Witamy serdecznie Państwa w Klagę Małe TV na ścianie żalów TV. Dzisiejszym tematem są studia na zwierzętach, które dokumentują, że implantaty chipa RFID mogą spowodować chorobę raka. Amerykańska ekspertka do ochrony danych osobowych dr Katerine Albrecht zaintrygowała informacja znajomego o śmierci jego psa budogę, który zmarł na raka powstałego dookoła zaimplantowanego chipa RFID. Prowadząc poszukiwania, natknęła się na osiem studiów naukowych wskazujących na to, że do 10% zwierząt doświadczalnych z wszczepionym implantatem wokół wzrosły nowotwory złośliwe. Te tumory tworzyły metastazy i przyczyniały się do śmierci zwierząt. Kate Jensen, emerytowany patolog i autor jednych ze studiów, jest przekonany, że chipie RFID są przyczyną złośliwej tkanki, która tworzy się wokół wszczepu. Inni naukowcy od prac badawczych nad rakiem są również tym stanem zaalarmowani. Przypuszczają oni, że jest to reakcja ochronna organizmu przeciwko wszczepowi albo elektromagnetyczne promieniowanie chipa powoduje zwyrodnienie komórek bezpośrednio. Jeżeli chip RFID u zwierząt wywołuje reakcję śmiertelną, to jakie zdrowotne znaczenie i sens ma wszczepianie chipa RFID u ludzi? Czy media poinformują nas o tym niebezpieczeństwie, albo tak samo będą milczeć, jak na temat szkodliwego działania promieniowania komórkowego, które pobudza rozwój choroby raka? Prosimy o tym pomyśleć. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.